Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Na placu budowy Dzień robót drogowych. Jest to kolejna odsłona, kolejne spotkanie z tymi bohaterami, których już znamy. W całej serii mamy już sporo książeczek. Jest publikacja Snów kolorowych, placu budowy, Wieczór gwiazdkowy na placu budowy, Rety, ktoś nowy na placu budowy, Mistrz kieszonkowy z placu budowy, Dzień rozbiórkowy na placu budowy. Każda z tych publikacji zabiera nas w nieco inną tematykę. Jednak wszystkie elementy, najważniejsze elementy łączą wszystkie te publikacje. Mamy tutaj pokazane, jak niesamowicie jest ważna różnorodność, jak bardzo ważne jest to, aby każdy pilnował swojej roboty i żeby każdy wiedział, że inność jest potrzebna, niezbędna do dobrego zrealizowania planu. Bo gdyby wszyscy potrafili robić tylko określoną rzecz i wszyscy byli tacy sami, nie byłoby możliwości odniesienia sukcesu na placu budowy. Każdy ma inny talent. Każdy może zrobić coś innego i każdy musi pilnować swoich własnych zadań bez wtrącania się innym do ich pracy. No i właśnie o tym jest kolejna publikacja. Tym razem spotykamy się z naszymi bohaterami nie w czasie rozbiórki budynków czy budowy nowych budynków, ale w czasie budowy drogi. I to niezwykłej drogi, bo drogi ekspresowej, czyli bardzo ważnej, bo ułatwiającej innym życie. No i w czasie takiej budowy ważne jest, aby rano wcześnie wstać, spotkać się, omówić dokładny plan, co należy zrobić i żeby każdy z zaangażowaniem pilnował własnej pracy. Tutaj każda maszyna, każdy pojazd jest niesamowicie ważny. Każdy wie, jakie są jego zadania. Wie, kiedy, w którym momencie ma wkroczyć do akcji i nie wchodzi wcześniej z pracą, nie poucza innych, nie wyręcza, bo wie, że jego zadanie jest zupełnie inne niż tej osoby, niż tego drugiego pojazdu. Świetna publikacja pozwalająca pokazać, jak bardzo niesamowicie ważna jest różnorodność, jak niesamowicie cenne jest to, że się różnimy. Jest to też w pewien sposób lektura resocjalizująca, bo jeśli mamy w grupie dzieciaka, który wyśmiewa inne dzieci z powodu odmienności, to możemy mu pokazać, że ta odmienność jest niesamowicie bardzo ważna, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne talenty. Polecam i do zobaczenia.